To jest dość unikalny sposób rozumienia Słowa Bożego i tej biblijnej idei sądu, który mamy jako adwentyści. I takim dość kluczowym dla nas tekstem jest słowo z Księgi Daniela 8:13-14. I usłyszałem jednego świętego mówiącego, a inny święty rzekł do tego właśnie świętego, który mówił: jak długo zachowuje ważność widzenie dotyczące stałej, codziennej ofiary, przestępstwa pustoszenia i bezczeszczenia świątyni i deptania prześlicznej ziemi? A ten odpowiedział mu: aż do 2300 wieczorów i poranków. Potem świątynia znowu wróci do swojego prawa. To jest dosyć trudny fragment i oczywiście wyrwany z kontekstu, jest problematyczny do zrozumienia, o co tutaj chodzi. Kto tu dokonuje przestępstwa, pustoszenia i bezczeszczenia świątyni, jak rozumieć okres 2300 wieczorów i poranków i co to znaczy, że świątynia znowu wróci do swojego prawa. Ja będę chciał, abyśmy prześledzili Boży sposób działania w kwestii sądu. I okaże się, że jest dobra nowina o sądzie Bożym. I tą nowinę będziemy chcieli zobaczyć. Jest takie łacińskie słowo, takie powiedzenie modus operandi. To znaczy sposób działania. I ono często występuje w kryminalistyce przy analizie przestępstw. Jest to powtarzający się sposób działania sprawcy polegający na atakowaniu takich samych przedmiotów czy dóbr, używaniu tych samych lub takich samych technicznych sposobów działania przestępczego, działania w podobnym czasie, miejscu czy okolicznościach. Czyli jest to taki styl działania przestępcy, modus operandi, i często stanowi bazę informacji o osobie, która dopuściła się przestępstwa i jest taką swoistą wizytówką sprawcy, dlatego że on ma zwyczaj dokonywać przestępstwa w takich, a nie inny sposób, w takich, a nie innych okolicznościach, i to powtarza się. Ale spróbujmy zobaczyć to, że jest też Boży modus operandi, czyli Boży sposób działania w kwestii sądu. W kwestii sądu, pierwszy sąd, który opisuje Biblia, gdzie byśmy go mogli szukać, jak myślicie? W ogrodzie Eden, prawda? Oczywiście, spróbujmy się przyjrzeć Bożemu modus operandi, Bożemu sposobowi działania w kwestii sądu. Pierwsza Mojżeszowa, 3:8-9 werset. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego... Co rzekł? Gdzie jesteś? Dlaczego? Jak myślicie, dlaczego Bóg pyta, wszechwiedzący Bóg pyta Adama, gdzie jesteś? Bo jest powód, dla którego pada to pytanie. Oczywiście jesteśmy świadomi, że nie dlatego Bóg pyta, że Bóg nie wie. To tak jak nauczyciel w szkole, kiedy pyta ucznia, to nie dlatego, że nie wie i chce się dowiedzieć, tylko sprawdza wiedzę ucznia. I tutaj Bóg chce dać Adamowi możliwość do czego? Do obrony, ja bym powiedział bardziej do wyznania swojego grzechu, prawda? Bo to Adam teraz, kiedy Bóg mówi, gdzie jesteś, powinien powiedzieć: skryłem się, bo zgrzeszyłem i boję się ciebie. Taka była prawda. Bóg pyta, gdzie jesteś? Bóg przeprowadza pewien sąd, który ma za zadanie zbadać serce tego, który jest sądzony, i daje mu możliwość pokazania, co jest w jego sercu. A on odpowiedział: usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi. Dlatego skryłem się. Czy prawdę powiedział Adam? Tak? Tak i nie. Adam powiedział prawdę, ale nie do końca. Dlaczego? Skąd wnioskujemy, że nie do końca? Bo pada kolejne pytanie. Wtedy rzekł Bóg: kto ci powiedział, że jesteś nagi?
Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Tutaj, wiecie, ktoś mógłby powiedzieć, że Bóg zaczyna dręczyć Adama, prawda? Jedno pytanie, drugie pytanie, trzecie pytanie. Do czego te pytania mają prowadzić? My musimy widzieć łaskę Bożą w tym fragmencie Słowa Bożego. Bóg cały czas chce doprowadzić Adama do wyznania swojego grzechu. Adam w odpowiedzi na pierwsze pytanie ukrył najważniejszy element. Ukrył to, że zjadł owoc z drzewa, z którego Bóg mu zakazał jeść. Popełnił grzech i tego nie powiedział. Ukrył to, dlatego Bóg zadaje kolejne pytania, żeby doprowadzić go w końcu do wyznania. Na to rzekł Adam, kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Tutaj wyznaje Adam swój grzech w końcu, że faktycznie jadł, ale to nie moja wina, mówi Adam, prawda? To jest ta kobieta winna. Wtedy rzekł Bóg do kobiety, dlaczego to uczyniłaś? Kolejne pytanie, dlaczego Bóg zadaje pytanie Ewie? Dokładnie taki sam cel, żeby doprowadzić ją do wyznania swojego grzechu, aby Bóg mógł udzielić swojej łaski. I odpowiedziała kobieta, wąż mnie zwiódł i jadłam. Czyli zaczyna się tu proces, kiedy człowiek próbuje przerzucać odpowiedzialność za swoje decyzje i ich konsekwencje na kogoś innego. Adam na Ewę, Ewa na węża. Tak. Wtedy rzekł Bóg do węża. I widzimy, że kolejny etap jest pewnego procesu sądowego, bo to jest pierwszy proces sądowy, który przeprowadza Bóg. Wtedy rzekł Bóg do węża, ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza, na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego. Czy zastanawia was coś w tym fragmencie w stosunku do wcześniejszego spotkania z Adamem i z Ewą? Nie ma pytania, prawda? Dlaczego? Problem grzechu nie rozpoczął się na ziemi. Problem grzechu rozpoczął się w niebie. Szatan doszedł już w buncie przeciwko Bogu do tego momentu, w którym nie ma już dla niego możliwości nawrócenia się. Bóg długi czas pracował nad tym, aby szatan nawrócił się. Dawał mu wiele możliwości, ale przekroczył Boży przeciwnik granicę, za którą nie jest w stanie już istota obdarzona wolną wolą pokutować i pragnąć zmiany. I widzimy tutaj, wyrok jest dla węża. Do kobiety zaś rzekł, ale czy ten sąd kończy się wyrokiem tylko dla węża? Do kobiety zaś rzekł, pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje. Ja tu pominę dalszą część. Ale do Adama rzekł, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie, w mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. I ktoś z was może powiedzieć teraz, no i bracie Adamie, i gdzie ta twoja dobra nowina o sądzie, prawda? Jest wyrok na węża, jest wyrok na kobietę, jest wyrok na Adama. Gdzie jest ta dobra nowina o Bożym sądzie? My teraz troszeczkę zmienimy jakby wątek. Współczesne sposoby podkreślania myśli w danym tekście. My dzisiaj mamy bardzo bogate możliwości, zwłaszcza w tekstach elektronicznych. Możemy podkreślić jakąś myśl, jakieś słowo na różne sposoby. Możemy użyć pogrubionej czcionki, możemy użyć czcionki pochyłej, możemy podkreślić dany wyraz, możemy zmienić kolor, możemy zwiększyć wielkość czcionki, ale także możemy wszystkie te elementy zastosować, żeby podkreślić daną myśl w danym tekście. Ale w Biblii takich możliwości nie było. Jeżeli miała być podkreślona jakaś myśl,
W danym fragmencie tekstu autorzy biblijni posługiwali się innym narzędziem, posługiwali się strukturą tekstu. Zapewne słyszeliście takie pojęcie jak struktura chiastyczna tekstu biblijnego. To powstało od litery X czy H w alfabecie greckim, czyli taki nasz X. Przykład, żeby to zrozumieć, że centralna myśl, najważniejsza w danym fragmencie jest jakby na tym skrzyżowaniu tego X-a, to jest Ewangelia Mateusza 23:12. Ktokolwiek się wywyższa, będzie poniżony. Ktokolwiek się uniża, będzie wywyższony. Tą centralną myślą jest pokora. Ona jest na skrzyżowaniu tych dwóch fragmentów. Możemy sobie strukturę chiastyczną tekstu również wyobrazić poprzez takie wchodzenie na szczyt i schodzenie ze szczytu. Czyli mamy wprowadzenie w danym fragmencie, akcję wznoszącą tak zwaną, komplikację, która następuje, jest szczyt i z tego szczytu schodzimy i wszystko się odwraca. Następuje odwrócenie komplikacji, jest akcja opadająca i w końcu rozwiązanie. I kiedy chcemy właśnie zrozumieć pewne elementy proroctw, musimy też zwracać uwagę na strukturę tekstu. Ja pokażę to na przykładzie struktury chiastycznej Księgi Apokalipsy, Księgi Objawienia. Jeżeli przyjrzymy się strukturze tej księgi, to nie jest coś, do czego ja doszedłem w efekcie swoich rozważań. Ktoś podzielił się tym na internecie i ja to tutaj wam przedstawiam, bo uznałem, że jest to bardzo cenne i wartościowe. Mamy 7 zborów, 7 pieczęci i 7 trąb. To jest taka jakby połowa historyczna Księgi Objawienia. I później mamy 7 plag, później mamy sąd. Jest wojna przeciwko... Znaczy, przyjrzyjmy się tej strukturze tak może. Jezus i Jego Kościół są przedstawieni w 7 zborach. Sąd pierwszy to jest taki doraźny sąd 7 pieczęci. Później jest 7 trąb, które symbolizują wojnę przeciwko błędowi, odstępstwu, które w chrześcijaństwie się... które się pojawiło. Po tym kulminacyjnym punkcie, który jest w rozdziale 12 Księgi Objawienia, tam jest przedstawiona koncepcja wielkiego boju. I to jest centralna myśl objawienia. I po tej centralnej myśli mamy wojnę przeciwko błędowi, część drugą, czyli mamy 7 plag. I później mamy sąd, część drugą. To jest sąd nad Wielką Wszetecznicą, Jezus i Jego Kościół, część druga. Jeżeli patrzymy na Księgę Objawienia, to będziemy widzieć te podobieństwa i ten centralny punkt w Księdze Objawienia w 12 rozdziale, który przedstawia kosmiczny konflikt, wielki bój między Bogiem a szatanem. Gdzie jest centrum tej struktury chiastycznej opisu upadku człowieka? To jest protoewangelia. To jest ten tekst, który najlepiej pamiętamy właśnie ze sceny Ogrodu Eden, który najbardziej chcielibyśmy pamiętać. Bo tych pytań, tego sądu Bożego, tego dochodzenia, co się stało, aby pomóc grzesznikom wyznać swój grzech, tego byśmy najchętniej nie chcieli pamiętać, ale chcielibyśmy pamiętać ten centralny punkt protoewangelii. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w pięty. To jest centralny punkt tego opisu związanego z upadkiem człowieka. I widzimy kolejny raz Boży sąd w pierwszej Mojżeszowej. To jest rozdział 4. Potem rzekł Kain do brata swego Abla, wyjdźmy na pole. A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go. Wtedy rzekł Pan do Kaina. Boży modus operandi. Pytanie do grzesznika. Gdzie jest brat twój Abel? Po co Bóg zadaje to pytanie?
żeby doprowadzić grzesznika do uświadomienia sobie swojego grzechu, do pokuty i wyznania tego grzechu i szukania zbawienia Bożego. A on odpowiedział: nie wiem. Również Kain nie przyjmuje odpowiedzialności za swój grzech. Czy jestem stróżem brata mego? Wymówka, tak jak w przypadku Adama i Ewy. I rzekł: cóżeś to uczynił? Prawda? Zobaczcie, że Bóg nie przychodzi tutaj arbitralnie i mówi: ja to wszystko widziałem i widziałem, co zrobiłeś i teraz czeka cię za to kara. Bóg przeprowadza proces sądowy, w którym daje możliwość temu, który jest postawiony przed sądem, wytłumaczenia się z tego, co zrobił, może nie do końca wytłumaczenia, co wyznania swojego grzechu. I rzekł: cóżeś to uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. Ja to wszystko widziałem. Ale Bóg, pomimo tego, że był tego świadomy, przeprowadza dochodzenie. To jest Boży modus operandi, Boży sposób działania. I co jest efektem tego dochodzenia? Jest pewnego rodzaju wyrok. Bądź więc teraz przeklęty na ziemi, która rozwarła paszczę swoją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego. Gdy będziesz uprawiał rolę, nie da ci już plonu swego, będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi. I teraz popatrzmy na to w ten sposób. Bo wiecie, ktoś mógłby powiedzieć: no tak, Boży wyrok zapadł i Bóg postanowił ukarać kobietę, że ma trudności i cierpienia przy rodzeniu dzieci. Ale gdyby Bóg chciał naprawdę ukarać to człowieka, żeby mu się przypominało, żeby ciągle miał w pamięci, jak zgrzeszył przeciwko Bogu, wiecie, co Bóg mógłby zrobić? Mógłby sprawić, że każde mrugnięcie oka to byłby nieznośny ból. Ile razy mrugacie swoimi oczami? Każdy oddech mógł Bóg sprawić, że byłby niesamowitym bólem. Ale Bóg wybrał inny sposób. Dlaczego Ewa miała cierpieć męki rodzenia? Bo to było symbolem właśnie tego, że nowe życie, które ma się narodzić, będzie rodzić się w bólach. To nowe życie, każdy człowiek, który narodził się na tej ziemi, jest symbolem nowego narodzenia związanego z bólem, nowego narodzenia dla Królestwa Bożego związanego z bólem dla naszego ja. Tutaj Kain otrzymuje wyrok: będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi. Kain nie zostaje zabity, nie zostaje na nim wydany jakiś wielki wyrok. Ale jak Kain reaguje? Rzekł Pan do niego: nie. Ktokolwiek, Kain obawiał się, że ktoś, kto go spotka, go zabije. I rzekł Pan do niego: nie. Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Położył też Pan na Kainie znak, żeby go nikt nie zabijał, kto go spotka. Kain bał się, że Bóg osądzi go, że za to, co zrobił, po prostu też ludzie dokonają samosądu na nim. Ale Bóg mówi: nie, ja cię ochronię. Będzie szczególny znak na twoim czole, żebyś nie zginął. Kainowi został dany też czas do upamiętania się, z którego Kain niestety nie skorzystał. I potomkowie Kaina również. Boży modus operandi, Boży sposób działania w kwestii sądu. Kolejne dwa rozdziały przesuwamy się. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. I rzekł Pan: zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Co tutaj widzimy? Kolejny sąd, który się odbywa, prawda? On jest tutaj tak przedstawiony. Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi. Bóg przyglądał się, tu jest pokazane, oczywiście Bóg wie wszystko, ale tu jest kolejny raz etap pewnego dochodzenia. Zanim wyrok zostaje wydany, Bóg przeprowadza pewne dochodzenie. I Bóg widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Tak jak w ogrodzie Eden było dochodzenie, był wyrok na Adama, Ewę, na węża, ale była też ta kulminacyjna, szczytowa część,
tego opisu to, że będzie Zbawiciel, przyjdzie Zbawiciel. Co jest takim tym chiastycznym centrum historii o potopie? Jeżeli przeanalizujemy to, to zobaczymy, że tym szczytem jest ten fragment. Potem wspomniał Bóg na Noego i na wszystkie zwierzęta i na wszystko bydło, które było z nim w arce i sprawił, że powiał wiatr po ziemi i wody zaczęły opadać. Bóg wspomniał na Noego. Bóg tą łaskę okazał Noemu, że Noe wszedł do arki, uratował się przed potopem, ale wspomniał Bóg na Noego i te skutki potopu zaczęły być odwracane. To jest centrum tego opisu, chiastyczne centrum opisu potopu. Mamy kolejne wydarzenie w pierwszej księdze Mojżeszowej, gdzie Bóg według tego swojego modus operandi, według swojego sposobu działania przygląda się postępowaniu ludzi. Wtedy zstąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, którą budowali ludzie. Tutaj mamy wydarzenia wieży Babel. I Bóg mówi, to jest narada, tak ja rozumiem to, pośród trzech osób bóstwa, jest tutaj w liczbie mnogiej mówione. Przeto stąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego. I rozproszył ich Pan Bóg stamtąd, po całej ziemi i przestali budować miasto. Mamy tutaj również Bożą interwencję. Bóg przychodzi, sprawdza, stąpił Pan, zobaczył. To jest takie obrazowe pokazanie, że Bóg osobiście angażuje się w to, co dzieje się tutaj na ziemi, w badanie tego, co się dzieje. Bóg widzi wszystko z nieba i nie musiałby stąpić na ziemię, żeby zobaczyć, co dzieje się na równinie Szynar. Ale Bóg tu chce nam pokazać, jak bardzo jest zaangażowany w proces sądu, bo proces sądu ma nie tylko za zadanie zbadać fakty, ustalić winnych i ukarać winnych. Proces sądu ma za zadanie zbawić tych, którzy pragną być zbawieni, uratować ich. Mamy kolejny przykład z pierwszej księgi Mojżeszowej, z rozdziału 18. Mamy historię Sodomy i Gomory. Potem rzekł Pan, wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki. Stąpię więc i zobaczę, czy postępowali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który doszedł do mnie, czy nie. Muszę to wiedzieć. Kiedy czyta się ten fragment, osoby, które mają takie może bardziej ateistyczne spojrzenie, mogą powiedzieć, no to popatrzcie, w jakiego Boga wy wierzycie? Bóg musi stąpić tam na dół i zobaczyć, bo musi to wiedzieć. To nie jest wszechmocny Bóg. Ale my musimy rozumieć, że Biblia jest księgą, która ma nam Boże działania przedstawić w sposób dla nas zrozumiały. Dlatego Bóg pokazuje, że osobiście angażuje się w to. Bo wielki krzyk rozlega się i moglibyśmy poświęcić może i całe rozważanie biblijne, czyj to krzyk wołał do Boga i o co ten krzyk wołał? O co ten krzyk wołał? Przypuszczam, że o karę dla tych ludzi. Ale Bóg chce się przekonać, bo może tam jest ktoś, kogo trzeba uratować, kto chce być uratowany. I tak właśnie przebiega cała historia właśnie Bożego zstąpienia do Sodomy i Gomory. Bóg idzie tam szukać tych, których można byłoby uratować. Oczywiście jest to pokazanie takiego osobistego zaangażowania Bożego. Tak jak Chrystus wstępuje na tą ziemię, nie przeprowadza procesu zbawienia tam z nieba. Wszechwiedzący, wszechwidzący, wszechmocny Bóg, który z nieba przeprowadza proces zbawienia. Nie, On przychodzi na tą ziemię, osobiście angażując się w ucieleśnieniu Chrystusa. Potem odwrócili się mężowie i poszli stamtąd do Sodomy. Jest mowa tutaj o Bożych posłańcach. Abraham zaś stał nadal przed Panem, a zbliżywszy się Abraham rzekł, czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego wespół z bezbożnym? Abraham zaczyna polemikę z Bogiem. Panie Boże, co Ty chcesz zrobić? Ty chcesz zniszczyć to miasto i chcesz zniszczyć, taki sam los ma spotkać sprawiedliwych i bezbożnych? Przecież to nie jest sprawiedliwe.
Widzimy, że Abraham miał takie bliskie relacje z Bogiem, że Abraham nie boi się mówić wprost Bogu o wątpliwościach co do Bożej postawy. Oczywiście tu jest pewna taka nić komunikacji, której my możemy nie dostrzec między Bogiem a Abrahamem. Abraham oczywiście dobrze wie, że Bóg jest sprawiedliwy, ale tutaj toczy się pewnego rodzaju taka, można powiedzieć, zakulisowa gra. Bóg chce pokazać, że On chce uratować jak najwięcej ludzi z Sodomy. Abraham jest Jego rzecznikiem, który w Jego imieniu jakby broni sprawiedliwości Bożej. Panie Boże, Ty chcesz to zrobić? Chcesz zniszczyć i sprawiedliwego, i bezbożnego? I rzekł, niechaj się nie gniewa Pan, proszę, gdy jeszcze raz mówić będę. I Abraham targuje się o zbawienie ludzi w Sodomie. Może znajdzie się tam 10. Pomijamy pewne fragmenty, bo to jest długa historia. Wiemy, że zaczęła się pewnego rodzaju licytacja. I Bóg pokazuje swoją ustępliwość i swoją chęć uratowania tych ludzi. Będzie 50, przebaczę. Komu? Komu Bóg mówi, że przebaczy tym 50? Całemu miastu. Jeżeli mamy wątpliwości, czytajmy tą historię dokładnie. Może znajdzie się tam 10 w końcu. I powiedział, nie zniszczę ze względu na tych 10. Całe miasto będzie ocalone, jeżeli znajdzie się tam 10 sprawiedliwych. I odszedł Pan, gdy skończył rozmowę z Abrahamem. Abraham zaś wrócił do miejsca swego. Bo Abraham był pewny, że 10 to się tam na pewno znajdzie. No niestety tak się nie stało. Ale widzimy tutaj to Boże zaangażowanie osobiste w sąd i to, że ten sąd ma za zadanie uratować. To jest Boży modus operandi w kwestii sądu, Boży sposób działania. I przyjrzyjcie się, proszę razem ze mną, temu tekstowi, który jest kluczowy dla zrozumienia Bożej idei sprawiedliwości w Piśmie Świętym. 5 Mojżeszowa, 19 rozdział, 16 werset. Jeżeli wystąpi przeciwko komuś krzywdzący świadek, oskarżając go o przestępstwo, to staną obaj ci mężowie, którzy mają spór przed Panem, przed kapłanami i sędziami, którzy będą w tym czasie. Sędziowie zbadają sprawę dokładnie i jeśli okaże się, że ten świadek jest świadkiem fałszywym, że fałszywie świadczył przeciwko swemu bratu, to uczynicie mu tak, jak on zamierzał uczynić swemu bratu i wytępisz zło spośród siebie. Takie kluczowe myśli tutaj są. Kapłani i sędziowie mieli rozstrzygać i mieli dokładnie zbadać sprawę. Boży sposób działania, Boży modus operandi został zlecony też do pewnych spraw przywódcom ludu Bożego. Ale jeżeli okaże się, że ktoś fałszywie kogoś oskarżał, mając nadzieję, że ta osoba zostanie skazana na śmierć, to Boża sprawiedliwość mówi, uczynicie mu tak, jak on zamierzał uczynić swemu bratu. Bo jest czas łaski, ale kiedy czas łaski kończy się, jest czas sądu, który już nie ma tej części łaski w sobie, bo jest czas łaski, w którym można jeszcze zmienić swój los. W Biblii jest 28 miejsc, przynajmniej tak jak znalazłem, gdzie Bóg dokonuje sądu ze świątyni i to świątyni niebieskiej. Jest ta idea tego, że Bóg dokonuje sądu ze świątyni. Tekst, który był na początku naszego studium czytany. Pan jest w swym świętym przybytku. Pan, którego tron w niebie, oczy Jego widzą, powieki Jego badają ludzi. Pan bada sprawiedliwego i bezbożnego. A nienawidzi tego, kto kocha bezprawie. Tutaj jest użyte hebrajskie słowo bahan, które oznacza dokładnie badać z wielką gorliwością, aby dotrzeć do prawdy. Bóg jest pokazany jako ten, który siedzi w swojej świątyni i dokładnie z wielką gorliwością bada synów ludzkich. Kogo bada? Zarówno sprawiedliwego, jak i bezbożnego. I pominiemy tutaj pewien wątek, który przygotowałem, bo to by nam za dużo czasu zajęło, tak zwanego sądu przymierza, jak Bóg przeprowadzał sąd przymierza nad całym narodem. To tutaj pominiemy, to jest pokazane między innymi w księdze Micheasza.
ale spróbujmy przyjrzeć się i znaleźć tą dobrą nowinę Sądu Bożego. I to jest kolejny kluczowy tekst. 5 Mojżeszowa 25:1. Jeżeli wyniknie spór między mężczyzną i staną oni przed sądem, gdzie się ich osądzi i uniewinni sprawiedliwego, a potępi winowajcę. Jeżeli do tej pory nasze spojrzenie na Boży sąd koncentrowało się na tym, że ten sąd ma przywrócić sprawiedliwość poprzez ukaranie winnego, to znaczy, że mamy niebiblijne spojrzenie na Boży sąd. Dlatego, że Boży sąd jest zbilansowany. On dotyczy zarówno sprawiedliwego, jak i niesprawiedliwego. Bo Boży sąd ma za zadanie uniewinnić sprawiedliwego i potępić winowajcę. Boży sąd nie jest jednostronny, nie koncentruje się tylko na potępieniu winowajcy, ale koncentruje się równolegle na uniewinnieniu sprawiedliwego. I to jest Boża nowina, dobra nowina o Bożym sądzie. Przyjrzyjmy się Księdze Daniela. W 7 rozdziale mamy taką scenę Bożego sądu. I tam zobaczymy ten modus operandi, kolejny raz, Boży sposób działania. Właśnie potępienie winowajcy, a uniewinnienie i zrehabilitowanie niesprawiedliwie oskarżonego. Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi inny mały róg. Oczywiście wchodzimy tu w środek tekstu. Myślę, że rozumiemy całą tą symbolikę tych zwierząt i mocy, które te zwierzęta reprezentują. Koncentracja naszej uwagi będzie na małym rogu i jego działalności i sądu nad tym małym rogiem. Oczywiście on symbolizuje pewną potęgę polityczno-religijną, która funkcjonuje na tym świecie. I czytamy, że kiedy ten mały róg rozpoczął swoją działalność, 3 spośród poprzednich rogów, rogi symbolizują pewne moce właśnie polityczne czy polityczno-religijne, róg jest w ogóle w Biblii symbolem mocy, na tym rogu były oczy, jakby oczy ludzkie, usta, które mówiły zuchwałe słowa. Ognista rzeka wypływała i wychodziła sprzed niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy razy 10 tysięcy stało przed nim. Zasiadł sąd i otworzono księgi. To jest scena sądu Bożego, który ma miejsce w niebie przed powtórnym przyjściem Chrystusa. I czego dotyczy tak naprawdę ten sąd w Danielu w 7 rozdziale? Jeżeli zastanowimy się, to zobaczymy, że to jest sąd, który będzie mówił, w którego efekcie będzie decyzja, kto jest prawowitym władcą, który będzie panował na ziemi. I czytamy właśnie w takie wprowadzenie tutaj do tej sceny. Owe wielkie 4 zwierzęta, znaczy wyjaśnienie bardziej, owe 4 zwierzęta to 4 królowie, którzy powstaną na ziemi. Ta wizja pokazuje walkę o władzę nad światem. Jedno mocarstwo zdobywa władzę nad światem, za chwilę przychodzi inne i przejmuje tą władzę po nim. Lecz potem święci Najwyższego otrzymają królestwo i posiądą królestwo na wieki wieczne. Tu jest pokazane, że do pewnego czasu są pewne moce, które walczą o władzę nad tym światem, ale prawowita władza nad światem należy się świętym Najwyższego. I to jest władza zupełnie inna i ona będzie wieczna. Potem na dźwięk zuchwałych słów, które wypowiadał róg, spojrzałem i widziałem. Czyli mamy tutaj na pierwszym miejscu jakby nagrodę dla świętych. Mamy tą ideę uniewinnienia sprawiedliwego i rehabilitacji sprawiedliwego. Święci Najwyższego otrzymają królestwo. Potem na dźwięk zuchwałych słów, które wypowiadał róg, spojrzałem i widziałem, jak zwierzę zostało zabite, jego ciało zniszczone i wrzucone do ognia na spalenie. To jest taki już sąd, można powiedzieć, wykonawczy tego Bożego wyroku.
toczy się na tym sądzie postępowanie o to, kto ma sprawować prawowitą władzę nad światem. Czy te ziemskie potęgi, które siłą sobie uzurpują i walczą ze sobą o władzę nad światem, czy święci Najwyższego. Jak ci święci Najwyższego byli traktowani przez właśnie moc małego rogu? Kto jest prawdziwym ludem Bożym? To jest też pytanie, na które odpowiada ten sąd, który jest przedstawiony w 7 rozdziale Księgi Daniela. A gdy patrzyłem, wtedy ów wróg prowadził wojnę ze świętymi i przemógł ich. Aż przyszedł sędziwy, odbył się sąd i prawo zostało przyznane świętym Najwyższego i nadszedł czas, że święci otrzymali królestwo. Czy widzimy tutaj dobrą nowinę o Bożym sądzie? Ten sąd, który odbywa się w tej chwili, który nazywamy sądem przedadwentowym, jest sądem, który pokazuje, kto jest prawdziwym ludem Bożym i zwraca prawo do dobrego imienia świętym Bożym, którzy byli prześladowani przez całe wieki. Byli nazywani heretykami, wrogami, różnego rodzaju sposoby niszczenia prawdziwego ludu Bożego były stosowane, ale ten sąd rehabilituje tych ludzi. Prawo zostało przyznane świętym Najwyższego i nadszedł czas, że święci otrzymali królestwo. To jest właśnie dobra nowina o Bożym sądzie. Kara dla rogu jest zrównoważona poprzez nagrodę dla prześladowanych świętych, którzy zostają zrehabilitowani na Bożym sądzie. Czytamy, i będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, ta potęga, która jest przedstawiona w symbolu małego rogu, będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu. Potem odbędzie się sąd i pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić. Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane. Ten sąd pokazuje Bożą sprawiedliwość, że panowanie na ziemi należy się tak naprawdę Chrystusowi i jego ludowi. A uzurpator, który jest symbolizowany przez mały róg, jego władza, która była do pewnego czasu nad ludem Bożym, zostanie zniweczona. Boży sąd przywróci sprawiedliwość. To jest fragment taki trudny, o którym wiele się nie mówi w historii chrześcijaństwa. Kiedy Hus miał być spalony na stosie, towarzyszyły temu dość niezwykłe okoliczności. Zanim Hus został spalony na stosie w Konstancji, musiał przejść upokarzającą ceremonię degradacji. Ubrany w szaty kapłańskie, ponieważ był duchownym Kościoła Powszechnego, który po prostu chciał reformy swojego kościoła na wzór Ewangelii. I zanim wykonano wyrok na Husie, musiał przejść pewną upokarzającą ceremonię. Ubrany w szaty kapłańskie został wezwany do wyrzeczenia się swoich nauk. Gdy kolejny raz odmówił wśród przekleństw, na przykład oddajemy cię diabłu, zdarto z niego szaty kapłańskie, które zostały następnie zniszczone, odczytano wyrok kościoła, który pozbawił go wszelkich praw, następnie włożono mu na głowę stożkową papierową czapkę z napisem arcyheretyk i poprowadzono na stos. Nie wiem, czy znacie szczegóły tego wydarzenia, ale zanim ten człowiek oddał swoje życie za prawdę, on musiał być publicznie upokorzony w tej ceremonii. I wszyscy ludzie, ten tłum, który to oglądał, podburzony, myślę przynajmniej zdecydowana większość tego tłumu, widziała w Husie arcyheretyka. Nawet miał to napisane na swojej czapce. Ale kogo Bóg widział w Husie, który miał za chwilę spłonąć na stosie? Zwycięzcę i swojego wiernego świętego. Tutaj Hus został zdegradowany, upokorzony. Boży sąd w okresie poprzedzającym powtórne przyjście Chrystusa zrehabilituje Husa jako świętego Bożego, a potępi tych, którzy
byli zaangażowani w to, co z Chusem się stało. Dobra nowina o Bożym sądzie to oczyszczenie, uniewinnienie, wywyższenie prawdziwego ludu Bożego na mocy przelanej krwi Chrystusa i przekazanie ludowi Bożemu wszelkich błogosławieństw, które przychodzą w Chrystusie. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody, języki. Jego władza władzą wieczną, niezmienną. Jego królestwo niezniszczalne. Święci Boży otrzymują to dziedzictwo, które otrzymuje Chrystus. Nasz los jest związany z losem Chrystusa. My związaliśmy nasze życie ze zbawieniem, które Chrystus zaoferował. I może dzisiaj na tym świecie będziemy cierpieć prześladowanie. Może będziemy nazywani heretykami, czy nawet arcyheretykami. Ale wierzę, że Duch Boży da nam siłę do tego, aby z cierpliwością i wręcz z radością przyjąć tego rodzaju cierpienie. Bo Boży sąd zrehabilituje nas przed całym wszechświatem. Tutaj nie mamy czasu, żeby studiować te wszystkie powiązania między 2, 7, 8 i 11 oraz 12 rozdziałem Księgi Daniela. To jest bardzo szeroki temat, ale gdybyśmy przestudiowali to dokładnie, widzielibyśmy właśnie, że ten końcowy etap tych wszystkich widzeń to jest Boży sąd. Kamień wypełnia całą ziemię. To jest w 2 rozdziale Księgi Daniela. To właśnie Królestwo Boże, które prawowicie ma rządzić na świecie, wypełnia całą ziemię. Mamy w Danielu rozdziale 7 Królestwo jest dane Chrystusowi i jest dane świętym. W rozdziale 8 mamy oczyszczenie świątyni niebieskiej. I w rozdziale 11 i 12 mamy powstanie Michała, księcia w 12 rozdziale, który jest orędownikiem synów swojego ludu. To są wszystko proroctwa, które pokazują ten sam zakres wydarzeń, tylko używają innej symboliki i na innych szczegółach się skupiają. Od najbardziej ogólnych w rozdziale 2 do najbardziej szczegółowych w rozdziale 11 i 12. Dobra nowina o Bożym sądzie jest też pokazana w psalmach Dawida i to jest wspaniałe. Czytamy tam psalm 43, pierwszy, drugi werset. Bądź sędzią moim, Boże, i rozstrzygnij spór mój z narodem bezbożnym. Wybaw mnie od ludzi fałszywych i niegodziwych, ponieważ Ty jesteś Bogiem moim, ostoją moją. Dlaczego mnie odrzuciłeś? Dlaczego mam chodzić smutny, gdy nieprzyjaciel mnie dręczy? Tu jest Dawid, który jest w takiej sytuacji, że jest nękany przez przeciwników, jest prześladowany i on woła o Boży sąd. Bądź sędzią moim, Boże, Ty mnie osądź, bo Ty jedynie znasz moje serce i wiesz, że ja jestem po Twojej stronie. Przywróć mi sprawiedliwość, którą ludzie na tym świecie mi odbierają. Psalm 35, wers 24-25. Sądź mnie według sprawiedliwości swojej, Panie Boże mój. Niech się nie śmieją z mojego powodu. Niech nie mówią w sercu swoim, ach, Oto czego pragnęliśmy, niech nie mówią, pochłonęliśmy go. Człowiek, który jest prześladowany, on nie może się doczekać sądu, który przywróci mu sprawiedliwość i go zrehabilituje. I stąd właśnie Dawid to rozumiał i wołał do Boga, osądź mnie Boże, według sprawiedliwości swojej. Dobra nowina o Bożym sądzie jest pokazana również w Księdze Objawienia w rozdziale 6. Czytamy tam, oczywiście to jest wizja, nie mamy czasu, żeby to jakoś szczególnie rozważać, bo ta wizja jest przez wiele osób niestety błędnie rozumiana. A gdy zdjął 5. pieczęć, to jest też w ciągu wydarzeń, to są wydarzenia związane z czasami ostatecznymi, związane z rokiem 1844, kiedy Bóg rozpoczyna sąd, który przywraca sprawiedliwość Jego ludowi. A gdy zdjął 5. pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. To są ludzie, którzy zginęli przez 1260 lat prześladowań średniowiecza. I te dusze, oczywiście jest to symbol, jest to widzenie, wołały donośnym głosem. Wołały o co?
o sprawiedliwość. Kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? Ktoś mógłby powiedzieć, że to są ludzie nieprzejednani, oni modlą się o zemstę. Nie, oni modlą się o przywrócenie sprawiedliwości. Ale Boża sprawiedliwość to też ukaranie grzeszników. Ale zanim to nastąpi, każdy ma możliwość podjęcia decyzji, czy ja chcę być zbawiony, czy nie. Osoby, które odrzuciły Bożą ofertę zbawienia, będą niestety musiały stanąć przed sądem Bożym bez pośrednika, jakim jest Jezus Chrystus. My mamy ten przywilej, że nie musimy osobiście stanąć przed Bożym sądem. Ten sąd zaocznie się odbywa. Nas reprezentuje tam Jezus Chrystus. Przed powtórnym przyjściem Chrystusa los każdego człowieka jest już zdecydowany. Teraz mamy czas łaski, teraz mamy czas zbawienia. Wykorzystajmy dobrze ten czas. I jaka jest Boża odpowiedź dla tych ludzi, którzy wołają o Bożą sprawiedliwość? Kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? To tak symbolicznie jest powiedziane. Tyle cierpienia, tyle wieków niesprawiedliwości. Kiedy przywrócona będzie sprawiedliwość? Jaka jest Boża odpowiedź? I dano każdemu z nich szatę białą i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas. Ten okres właśnie od zakończenia prześladowań w 1798 roku, to jest okres Bożego sądu. My wiemy, że on się rozpoczął w roku 1844 na podstawie proroctw biblijnych. Dzisiaj nie mamy czasu o tym mówić. Rozpoczęliśmy od tego proroctwa o 2300 wieczorach i porankach. Ale tutaj czytamy, każdemu z nich dano szatę białą. Jest to forma pewnego uznania ich sprawiedliwości. I powiedziane jest, poczekajcie jeszcze. Odpocznijcie przez pewien krótki czas. Będziecie zrehabilitowani. Sprawiedliwości stanie się zadość. Aż dopełni się liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć. Jeden okres prześladowań zakończył się w 1798 roku według proroctwa biblijnego. Ale Biblia mówi jeszcze o kolejnym okresie prześladowań, który przyjdzie, zanim sąd Boży zakończy swoje obrady i Chrystus powróci tutaj na ziemię. I tym ludziom jest powiedziane, wasza sprawiedliwość będzie przywrócona. Jeszcze poczekajcie. I my jesteśmy w tym okresie czasu, w którym Bóg jeszcze daje czas łaski, jeszcze dla nas jest czas zbawienia. Wykorzystajmy ten czas, stańmy po Bożej stronie. Oto dzisiaj czas łaski, oto dzisiaj czas zbawienia. Nawet jeżeli na tej ziemi czekają nas prześladowania, bo apostoł Paweł powiedział, każdy, kto chce żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będzie, ale sąd Boży zrehabilituje nas i za to niech będzie Bogu chwała, że wieczna sprawiedliwość będzie przywrócona i to jest dobra nowina o Bożym sądzie, abyśmy o tym pamiętali i wielbili Boga za Jego sprawiedliwość i za Jego łaskę. Amen.